Dzień dobry, moje drogie raki. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie i zapraszam do czytania rocznego dla Was. Zaczynamy od przesłania. Przesłania karty energii na cały rok. Przesłanie dla Was, kobieta trzymająca serce. Kobieta z sercem na dłoni. To bardzo ciekawe, bo dla kobiety akurat ta karta może być odzwierciedleniem, moje drogie panie, waszego własnego stanu spokojnych emocji, otwartości na miłość, lub może to być również wiadomość, że twoje problemy, wasze problemy rodzinne, sercowe, miłosne zostaną rozstrzygnięte, rozwiązane. Tu się w ogóle pokazuje, ponieważ jest to czytanie ogólne, osoba bardzo intuicyjna, która rozumie życiowe emocje i wnosi tę świadomość do wszystkiego, co robi. To powiem Wam szczerze, obecność tej karty w Waszym czytaniu może również oznaczać ważną dla Was kobietę w życiu, przyjaciółkę, matkę, siostrę, nauczycielkę, powierniczkę, i ta osoba będzie z Wami w przyszłym roku, żeby pomóc Wam w sprawach miłosnych, rodzinnych lub emocjonalnych. Jest to osoba absolutnie zrównoważona, opiekuńcza, która przede wszystkim rezonuje z Tobą, będzie rezonować z Tobą i z Twoimi emocjami. Więc no, dla części z Was tutaj jest też w tej karcie zwiastun pojawienia się nowej miłości bądź ważnej przyjaźni. Okej, dobra, zobaczmy teraz, słuchajcie, dalej. Styczeń. Styczeń, styczeń. I karta gwiazdy dla Was na styczeń. Czyż nie piękna? Pomyśl życzenie w styczniu, drogi raku, tak sobie myślę ja. Natomiast ta gwiazda raczej zwiastuje zadowolenie, szczerze mówiąc. Ona raczej określa sytuacje, w których będziesz miał jasne perspektywy lub poczujesz, że masz jasne perspektywy i będziesz z nadzieją patrzył w przyszłość. To są również dawki inspiracji, pamiętajmy, dla osób, które pracują kreatywnie, ogromna taka dawka inspiracji, która niesie za sobą możliwość zrealizowania czegoś z sukcesem. Karta uzdrowienia również, na to bym zwróciła uwagę. Wydaje mi się również, że to jest taka energia, która zwiastuje uzupełnienie Waszych rezerw emocjonalnych, być może duchowych. Dużo światła dookoła. Fajne bardzo relacje z ludźmi w ogóle. Zobaczmy luty. W lutym rycerz mieczy. Rycerz mieczy, jeśli konsekwencja gwiazdy, to tutaj te dawki inspiracji przekładają się w rzetelny plan. Rycerz mieczy w lutym, z jednej strony przyjemna energia, bo ona jest bardzo motywująca do działania i tutaj intelekt odgrywa dużą rolę w Twoim życiu, drogi raku. Natomiast z drugiej strony pokazują się ambicje, które, wiesz, no, bywają zgubne w skutkach, więc to należałoby być może troszeczkę wyważyć. Natomiast niewątpliwie Ty pokazujesz się jako skoncentrowany i skupiony na swoim celu. To, co ważne w rycerzu mieczy, to, wiesz, myślę sobie, że ważny jest przejrzysty plan dotyczący dalszego działania lub kroków, które zamierzasz podjąć. Natomiast niewątpliwie pokazujesz się jako osoba inteligentna, energiczna, asertywna i widzisz masę możliwości wokół siebie. Świat jest dla Ciebie jak studnia możliwości, z których możesz czerpać. Pięknie. Zobaczmy w marcu. Arcykapłanka w marcu się pokazuje. Więc myślę sobie, że jakby wracając do gwiazdy, która nam się pokazała na początku, przez plan, że tak powiem, który nam się pokazał w rycerzu mieczy, to arcykapłanka dla mnie zachęca do tego, żeby zatrzymać coś dla siebie, zachować coś dla siebie, zanim zdecydujesz się to pokazać światu. Natomiast pamiętajmy też, że w arcykapłance mamy masę intuicji, ogrom mądrości na temat pewnego konkretnego być może tematu, tak? Taka wiedza tajemna, co mam na myśli mówiąc tajemna, niedostępna dla rzeszy. To jest Twoja mądrość i to jest Twoją mocną stroną, powiedziałabym. Dla mnie też, nazwijmy to, ta karta trochę zachęca do tego, żeby wygospodarować czas na przemyślenia, na posiedzenie w ciszy właśnie, no jakby po prostu medytację. Wydaje mi się, że część raków też zrozumie swój wyższy cel i potencjał, jaki nosisz w sobie, drogie raki.
kwiecień. Kwiecień, słuchajcie, pokazuje nam się w energii trochę opresji, tak bym to określiła. Coś ci hamuje i trzeba się z tego będzie uwolnić dosłownie. Mogą być zależności, tu mogą być, powiedziałabym, to może być jakieś ego, natomiast jest coś, co sprawia, że czujesz się uwięziony. Tak bym to określiła, po prostu. Trzeba zadbać o umiarkowanie i trzeba zadbać o samokontrolę, to też jest dla mnie troszkę taka energia, i uwolnić się od nawyków, które teoretycznie Tobie nie służą i praktycznie być może też, bo one Cię hamują w gruncie rzeczy. Zadbać o spokój też. Tu też jest ktoś, kto może mieć na czymś, na Waszym punkcie obsesję, lub Wy możecie mieć obsesję na punkcie tej sytuacji bądź osoby. Natomiast niewątpliwie dla mnie to jest też energia możliwości szybkiego jakby manifestowania materii, dużo pracy, ale też co za tym idzie, słuchajcie, wyczerpuje Cię to energetycznie. Ok, więc na to zwróćmy uwagę, zobaczmy, co jest w maju. W maju pokazuje się energia pazia mieczy. Więc ja tylko jeszcze do tej opresji, ta karta się nazywa opresja w tej talii, normalnie to jest karta diabła. Należy tutaj, słuchajcie, w kwietniu zwrócić uwagę po prostu na wszelkie potencjalne negatywne aspekty w Twoim życiu, pokusy, substancje, to, co jest dla Ciebie niedobre po prostu. I bo to może być odpowiedni moment właśnie, kwiecień, na to, żeby się skoncentrować na sobie i na swoim własnym dobrym samopoczuciu i rozwoju. I zmienić to, przetransformować tę energię, wyswobodzić się z tego, wyrwać się. Ok? Natomiast maj w energii pazia, tak jak powiedziałam, pazia mieczy. Paź mieczy jest obserwatorem, on poszukuje, pamiętajmy, rozwiązań, on poszukuje jakby odpowiedzi, on szuka prawdy również. Jest troszeczkę energią, powiedziałabym, taką detektywa, tak bym to określiła, kogoś, kto bada wszystko, analizuje, czyta, zanim odpowie, zanim jakby zacznie się, że tak powiem, wypowiadać na jakiś temat. Paź mieczy zwiastuje taką energię witalną, jeśli chodzi o kwestie intelektualne. Jest niesamowicie logiczny, zwróćcie na to uwagę, spostrzegawczy, wnikliwy, więc tutaj umysł i intelekt Wasz własny pokazuje się w maju, moje drogie raki, jako niewątpliwie Wasza mocna strona. Nowe możliwości też, które pojawiają się na Waszej drodze, pytanie, czy jesteście na to gotowi, czy będziecie na to otwarci, prawda? No dobra, zobaczmy, co jest w czerwcu. W czerwcu mamy energię, słuchajcie, w czerwcu mamy energię kochanków. Oczywiście, to może być miłosne, oczywiście, to może być romantyczne, oczywiście, to chodzi o miłość, o partnerstwo, o wybór, ale to jest miłość, która pozwala nam znaleźć siebie i mocniej łączyć się z innymi. Tutaj sprawy w miłości dla części z Was robią się naprawdę rumiane i naprawdę soczyste. Dla singli to jest nawoływanie do tego, żebyś, drogi singlu, po prostu zadbał szczególnie o swoje życie intymne być może. Sprawdzał możliwości, sprawdzał opcje. Dodatkowo powiedziałabym, to troszkę dla singli jest taka informacja, że to nie jest czas, żeby się zadamawiać, nie jest czas, żeby przychodzić z kimś na wyłączność, ale z drugiej strony po prostu randkować. I też ta karta kochanków, jak dla mnie, określa sytuację, w której możecie poczuć, że no nie jedna i nie dwie osoby są Wami zainteresowane. Okej? No taka miłość przyjacielska, romantyczna, która składa się z małych, codziennych gestów. Po prostu. Trzeba mieć świadomość z decyzji, które podejmujesz, z decyzji, które podjąłeś wcześniej, ponieważ one doprowadziły do sytuacji, w której jesteś w czerwcu, oraz trzeba mieć świadomość decyzji, które podejmiesz w czerwcu, bo one, co oczywiste i logiczne, będą miały na Ciebie wpływ w dalszej części roku.
Szósteczka buław nam się pokazała w lipcu, karta zwycięstwa, karta zadowolenia, karta osiągnięcia celu. To nie było łatwe, drogi raku, kawał drogi i kawał roboty być może za tobą, natomiast nie straciłeś nigdy wiary w siebie, tak mi się wydaje. W tej szóstce buław pokazuje się rak, który dopina coś dla niego ważnego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Sytuacja kończy się powodzeniem dla ciebie, sukcesem, więc możesz być z siebie dumny też niewątpliwie, po prostu triumfujesz. Więc tutaj mogą przyjść do ciebie jakieś wiadomości, które spowodują, że po prostu osiągasz sukces, w sensie no to jest przyklepane już, to są dobre wiadomości, ale dla mnie tutaj też jest czas dla raka na to, żeby był po prostu dumny ze swoich osiągnięć, tym bardziej, że ta karta pokazała się również w twoim sezonie urodzinowym, prawda? Czas na świętowanie. Dużo ci zajęło dotarcie do tego miejsca, w którym jesteś, więc uczci to wszystko, na co pracowałeś do tej pory i co osiągnąłeś do tej pory. Sierpień. W sierpniu energia takich trudnych myśli, moje drogie raki. To nawet nie musi, powiedziałabym, uzewnętrznić się jakoś szczególnie. Natomiast po prostu niesprzyjających okoliczności i trudnych myśli się pokazuje u was energia. Ta dziesiątka mieczy bowiem zwiastuje sytuacje, w których ewidentnie czujemy, że nie ma poparcia w otoczeniu, że potrzebujemy się zregenerować po jakiejś sytuacji, że to jest trudne wyzwanie życiowe, to może być nieoczekiwane i to może oznaczać, że ktoś oszukuje, ktoś kłamie, ktoś jakby sprawia, że czujesz się zdradzony w rezultacie. Wiedz, że pomimo tych trudności ukaże ci się nowa faza albo nowy początek. Pamiętaj, 10, 1, 0 zredukowane daje 1, więc zaczynamy coś od początku, coś, co pozwoli nam iść naprzód. Natomiast to, że będziesz szedł naprzód po przetworzeniu i uwolnieniu tej sytuacji, to też jakby będzie obarczone wieloma pozytywnymi aspektami. Przede wszystkim wiedzą i siłą, którą zaczerpniesz z tego, co się tutaj wydarzyło, coś, co początkowo może być dla ciebie nieprzyjemne. Tak? Czyli jakby jest to karta, która może oznaczać transformację negatywnych doświadczeń, ale to pozwoli ci ustawić pewne sprawy w odpowiedniej perspektywie i pójść ku światłu. Ja często mówię w dziesiątce mieczy, że wstaje nowy dzień, najgorsze już za tobą. Okay? Więc pierwszy taki trudny miesiąc tutaj w tym sierpniu i tak naprawdę są to trudne myśli. Tak jak powiedziałam, to się nie musi nawet uzewnętrznić specjalnie. Karta Księżyc, piękna karta Księżyc na wrzesień, oczywiście nawoływanie do tego, żeby słuchać swojej intuicji, natomiast karta Księżyc, pamiętajmy, również taka energia, w której czujemy, że wokół jakiejś sytuacji jest pewnego rodzaju tajemnica, tak? I tutaj jakby ta intuicja właśnie pozwala nam tę tajemnicę odkryć, bądź zgłębić, bądź przybliżyć się do odkrycia jej. Karta wyobraźni, nie zapominajmy również, prawda? Po prostu karta wrażliwości na sny i na wyobraźnię, która później najnormalniej w świecie można przerodzić na konkretne działanie. Ale jest tu też lęk. Nie do końca wiemy, którą ścieżką kroczymy, nie do końca wiemy, czy w dobrą stronę idziemy. Podpowiada nam coś intuicja, okej? Okay? Natomiast nie mamy jasności, czy to, co robimy, czy to, w którą stronę zmierzamy, czy to się spotka jakby z uznaniem, czy to będzie sukces, więc na to bym zwróciła uwagę w tym księżycu. Trochę sekretów też, które pozwoli wam, znowu mówię, intuicja moim zdaniem rozstrzygnąć. Także zobaczmy dalej. Październik. Dwa miecze. W październiku dwójka mieczy jako energia podjęcia decyzji, tak naprawdę niemożności jej podjęcia. I myślę sobie, że powiem ci to w ten sposób. Nie staraj się podejmować decyzji na siłę, bo tutaj trzeba zadbać o równowagę spraw. A brak wiadomości, brak informacji kluczowych do podjęcia decyzji może powodować, że zaczniesz w siebie wątpić, tak bym o tym powiedziała. Dodatkowo myślę sobie, że możesz mieć do czynienia z dwoma przeciwstawnymi czynnikami, z dwoma przeciwdziałającymi siłami życiowymi i to jakby to jest jakaś trudność w podjęciu w tym momencie tej konkretnej decyzji albo opracowaniu jakiegoś planu. Trzeba się sytuacjom po prostu przyglądać. Tak mi się wydaje. Jakby
w pewnym momencie dostaniesz te wiadomości, których ci brakuje, które z kolei spowodują, że będziesz w stanie podjąć decyzję i ruszyć do przodu. Tutaj też być może sam siebie blokujesz, bo znowu to dwa miecze to są myśli tak naprawdę, a wystarczy być może zastanowić się, czy nie za bardzo się trzymam jakiegoś schematu, czy nie za bardzo kurczowo się trzymam schematu pewnego, co tak naprawdę mnie unieruchamia już w tym momencie i nie pozwala mi ruszyć do przodu, prawda? Więc dobra, zobaczmy, co w listopadzie. Królowa mieczy, no właśnie. Jeśli ci brakuje wiedzy, to tutaj masz już pełne spektrum w listopadzie. Tak, ta królowa mieczy, jakby umówmy się, jest bardzo żarliwa, jest bardzo logiczna. To jest osoba, która jakby perfekcyjnie wyraża to, co myśli. Bardzo elokwentna, bardzo szczera, więc w tej chwili twój umysł to twoja siła, twoja wnikliwość jest twoją mocą, więc wydaje mi się również, że tutaj jakby pokazuje się listopad jako ważny o tyle, że trzeba odseparować emocje, bo taka bowiem jest królowa mieczy, żeby podjąć obiektywną decyzję, żeby dokonać obiektywnej oceny, ważne będzie dla was odseparowanie emocji. Natomiast pamiętajmy również, że mocną stroną jest analityczna z kolei strona twojego umysłu, wyrażanie swojej prawdy też, bardzo wprost, bardzo szczerze. Jeśli rak się rozwodzi, to też muszę powiedzieć, bo się nam to tutaj pokazało, to i wiesz o tym od jakiegoś czasu, że to tego sytuacja, że tak powiem, się kieruje właśnie do rozwodu, to wydaje mi się, że listopad się pokazał jako ten miesiąc uwolnienia. Grudzień. Grudzień, energia karty wisielca, tutaj zwana perspektywą, czyli taka potrzeba zrobienia stop i zawieszenia, wiecie, po prostu nie spieszenia się z niczym, co czujesz, że w tej chwili nie byłoby, że tak powiem, jakby korzystne. Raczej karta nawołuje do tego, żeby zachować cierpliwość, poddać się troszkę temu, co się dzieje, słuchajcie. Myślę sobie, że jakby ważne jest zatrzymanie się dla ciebie w grudniu, po prostu przeanalizowanie swoich planów, szczególnie jeśli czujesz, że utknąłeś, to nie warto podejmować pochopnych decyzji. Na spodzie szóstka mieczy, bo też wam nie pokazałam, szóstka mieczy jako energia odchodzenia od trudności, poprawy, mentalnego uwolnienia, tak, więc na to bym jeszcze zwróciła uwagę. Pokazały nam się kilka razy w czytaniu te punkty, które uważam właśnie wymagają pracy, wymagają koncentracji, które z kolei jakby, z których trzeba się troszeczkę wyswobodzić i to macie na spodzie, to nas prowadzi. Natomiast grudzień, tak jak mówię, jeśli czuję, że to nie jest ten moment, nie podejmuj pochopnych decyzji. Jeśli masz wrażenie, że stoisz w miejscu, to wydaje mi się, że trzeba po prostu dać sobie czas, że pewne wiadomości, potrzebne informacje, jakaś siła wewnętrzna być może po prostu przyjdzie do ciebie w odpowiednim czasie. Tak jakby nic na siłę, bo na siłę wyjście z energii wisielca mogłoby oznaczać na przykład, że poświęcisz coś, co w ogóle koniec końców uznasz, nie było tego warte, nie było warte sprawy, więc jakby dla mnie troszkę taka energia medytacji nad osobistymi sprawami, nad osobistymi jakimiś marzeniami i tak myślę, wydaje, że też na spokojnie energia rozważenia opcji. Rozważenie opcji, które prowadzi do wybrania nowej drogi i do uspokojenia mentalnego, tak jak wspomniałam. Dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.